Zapraszamy na podcast w ramach projektu odblokuj swój potencjał Wysokie obcasy To jest czas na podcast Dzień dobry, nazywam się Ola mijakowska siemion i dzisiaj chciałam was zaprosić do podcastu, który prowadzić będę razem z Bożeną Kowalkowską. Moja dzisiejsza gościni prowadzi wykłady, power speecha oraz warsztaty poświęcone organizacji i planowaniu w pracy i życia codziennego. I dzisiaj chciałam porozmawiać, a właściwie zapytać Bożenę o to, jak pracować tak, żeby nam było lepiej. Ponieważ temat jest bardzo duży. Tak, tak, się, tak, się uśmiechnęłam, już też miałyśmy okazję tu wymienić kilka zdań. To jest duży temat i, i trudno jest tak jednoznacznie jednym zdaniem odpowiedzieć, jak sobie tą pracę organizować. No. Ja bym przede wszystkim chyba zadawała sobie pytanie, czy ja się w tej pracy w ogóle dobrze czuję. Czy mi ten rytm, który mam, zakres obowiązków, atmosfera, czy mi to w ogóle pasuje? I jeżeli mi nie pasuje, to dlaczego? Ja bym zaczęła tak po prostu bardzo, bardzo analizować, bo. Czasami rządzą nami jakieś mylne przekonania, a czasami właśnie ten diabeł tkwi w szczegółach i wszystko z pozoru wydaje się bardzo fajne i przyjemne, ale właśnie na przykład atmosfera w, w konkretnym miejscu jest nieprzyjemna i ona się przekłada na to, czy ta praca jest jakoś dla nas dobra, efektywna, czy się w niej właśnie jakoś odnajdujemy, czy tak naprawdę robimy sobie jednak jakoś krzywdę. No dobrze, zakładamy, że jednak tą pracę chociaż trochę lubimy i chociaż odrobinę się w niej spełniamy. No i co wtedy? Ile pracować? Może tak będzie prościej? To jest trochę kwestia indywidualna, bo ona zależy od zasobów fizycznych, ale też psychicznych. Ja jestem zwolenniczką pracy krótkiej, ale głębokiej. Czyli ja nie wyobrażam sobie takiego całkowitego skupienia i, i, i zaangażowania przez 8 godzin dziennie. Po prostu wydaje mi się, że to jest niemożliwe też w ciągu dni, no bo 1 dwa dni takie podrząd, 8, 10, 12 godzin dziennie sama w tym byłam, więc wiem, że to jest możliwe, ale uważam, że na dłuższą metę prowadzenie. Takiego cyklu swojej pracy jest, jest szkodliwe. Ja jestem zwolenniczką takiego podejścia, znaczy nawet nie wiem, czy to jest podejście, bo to nie powołuje się tutaj na żadne naukowe, jakieś badania czy, czy stwierdzenia, to jest jakaś moja własna intuicja. Po prostu często obserwując i siebie i innych w pracy, widzę, że te 8 godzin dziennie to jest trochę sztucznie rozciągnięty czas. I że tak naprawdę, gdyby człowiek sobie trochę inaczej tą pracę poukładał albo wstrzelił się w ten taki. Swój e, najbardziej efektywny moment dnia, to prawdopodobnie byłoby w stanie tą pracę zamknąć w sześciu, w pięciu godzinach. Więc ja uważam, że, e, że można to trochę tak poukładać, żeby ta praca była bardziej skompensowana, bardziej taka treściwa, ale żeby w związku z tym trwała krócej. Oczywiście wielu z nas e, będzie potrzebowało tych 8 godzin, bo e, no nie ukrywajmy, nie każdy ma takie predyspozycje czy taką chęć, żeby w, w takim ścisłym skupieniu tych kilka godzin e, po prostu siedzieć, i, i te momenty takie mm, rozprężające, to takie. Związane z naszykowaniem sobie kawy, czy z jakąś pogawędką z kimś spotkanym na korytarzu, czy przejrzeniem jakimś, jakichś stron, które nie są koniecznie jakoś bardzo ściśle związane z naszą pracą, są też takimi momentami relaksującymi, regulującymi um, i trudno jest tego odmówić. Ja mogę podzielić się takim własnym sposobem, jak ja sobie pracę układam, bo wbrew pozorom wcale nie pracuję 4 czy 6 godzin dziennie, tylko właśnie pracuję w takich, takich jakby. Ciągach, ale układam sobie te ciągi jak ja to mówię sinusoidalnie. Czyli na przykład dwa, trzy dni pracuję, tak jak to mówię, na maksa, a potem odpuszczam i zajmuję się czymś zupełnie innym i czymś, co już nie jest taką pracą. Więc, więc ja sobie tak trochę to reguluję i tak się najlepiej w tym odnajduję, ale są bardzo różne sposoby. Są osoby, które będą się bardzo dobrze czuły, jeżeli wstaną bardzo wcześnie i będą robiły coś rano do południa. Mój bliski przyjaciel yy, bardzo ceni sobie tutaj wpływ światła słonecznego, o którym też mówiłyśmy, i on na przykład yy, w związku z tym, że jest na freelansie, yy, przestawił sobie tą pracę i ten taki najładniejszy odcinek dnia, wtedy, kiedy jest to słońce, o ile jest. Jest, czy jest ta pogoda? On po prostu bardzo dużo spaceruje, korzysta z tego dnia, a wtedy, kiedy już się robi szaro dopiero wtedy zasiada do pracy, więc tak jakby kompletnie przestawił sobie ten rytm. Znam osoby, które czasami pracują rano, potem robią sobie przerwę i siadają do pracy jeszcze po południu na przykład na dwie godziny, więc ilu ludzi, tyle sposobów. A co, jeżeli nie jesteśmy freelancerem, tylko jesteśmy takim normalnym pracownikiem, który ma do wypełnienia etat ośmiogodzinny. To jak podzielić tą pracę tak, żeby mimo wszystko czuć ulgę w tej pracy, tak, żeby mieć komfort, żeby nawet jeżeli ta praca no, nie zawsze jest łatwa, miła i przyjemna, mhm. nawet jeśli ją lubimy, czy nie zawsze jesteśmy w takiej topowej formie, żeby ją wykonać na 100%, to żeby ten 8-godzinny dzień pracy minął nam tak. W miarę łagodnie. No tak, tutaj poruszyłeś bardzo ważną kwestię, yy, której faktycznie ja, ja w tej wcześniejszej wypowiedzi w ogóle nie dotknęłam. Bo w idealnym świecie byłoby tak, że każdy robi to, co lubi, to, co chce, ale wiemy, że tak nie jest i wielu z nas pracuje, bo na przykład musi, nie? Bo... I tutaj nie ma mowy o żadnej pasji, o żadnym lubieniu, nielubieniu. No, ma, ma określone cele, określone potrzeby, musi zdobyć na to finanse. Żadna praca nie jest tak naprawdę zła. Tutaj nie ma co dywagować i, i kogoś przekonywać, że ach, szukaj sobie czegoś, co lubisz. No, jest różnie, życie jest życie, jak ja to mówię. Więc, więc tak, i masz rację, że, że te osoby, które pracują na etacie, nie mają takiej wolności wyboru, ale mam nadzieję jednak, że jakiś wpływ na tą swoją codzienność mają. I ja zwykle zalecam prowadzenie takiego, ja to nazywam można dzienniczka, trochę. Dietetycy na przykład też korzystają z takiego rozwiązania. Czyli prowadzenie takiego, takiego dzienniczka, w którym sobie trochę notujemy, jak te nasze dni przechodzą, jak one upływają, właśnie które momenty w ciągu dnia były takie, kiedy czuliśmy zwyżkę energii, a kiedy właśnie było nam trochę ciężko, które spotkania były dla nas ciekawe, który moment w ciągu dnia, jaka rozmowa i tak dalej, i tak dalej. Ja bym sobie to po prostu potem przeanalizowała i zastanowiła się, które z tych momentów wpływają na nas trochę źle. Bo mam nadzieję, że tak samo jak można ułożyć, Mam nadzieję, że można ułożyć sobie dzień, układając sobie właśnie te obowiązki w taki sposób, żeby w tym najbardziej efektywnym momencie dnia robić to, co jest dla nas najtrudniejsze czy najważniejsze, to tak samo mam nadzieję, że, że może można trochę modulować tym tygodniem, to znaczy układać sobie tą pracę też tak yy, żeby dzielić ją na poszczególne dni i zadania. Ja czasami proponuję takie rozwiązanie, zwłaszcza dla osób, które mają bardzo dużo spotkań, żeby wyznaczyły jakąś porę dnia lub też dzień, o ile to możliwe oczywiście, w które na przykład umawiają się na spotkania. Czyli żeby, żeby te spotkania nam w tym kalendarzu nie latały od lewa do prawa, od góry do dołu, tylko żeby miały jakiś swój ustalony rytm, bo każdy z nas ma jakąś swoją preferencję dotyczącą spotkań. Pory spotkań, ich długości i tak dalej, i tak dalej. To samo mam na myśli, jeżeli chodzi o odpisywanie na wiadomości, czy jeżeli mówimy o pracy twórczej, która zwykle właśnie wymaga jakiegoś takiego skupienia czy zaangażowania. Ja lubię dzielić sobie tak dni, wyznaczać im. Konkretny obszar na konkretne zadanie. I takie rozwiązanie bym proponowała każdemu, kto jest na, na takiej etatowej pracy, nawet w jakimś bardzo minimalnym stopniu. I nawet jeżeli będziemy w stanie jakoś y, zapanować, czy kontrolować, czy ustalić sobie nawet godzinę z tego naszego codziennego rytmu dnia, to już wydaje mi się, że ona może, może dużo zmienić, być jakimś początkiem do w ogóle do układania sobie takiego najbardziej komfortowego rytmu. Czyli konkretnie, na przykład umawiamy się we środy w między godziną 11 a 14. Tak, pytanie na co? To już ustalamy zgodnie tak, z naszym... Tak, tak, dokładnie o to mi chodziło. Czyli na przykład ustalamy, że jakieś statusowe spotkanie z naszym najbliższym współpracownikiem mamy na przykład w środę, tak jak powiedziałaś. A na przykład zawsze w piątek zajmujemy się e, sprawami takimi e, bardziej... Biurokratycznymi, tą tak zwaną papierologią. A na przykład we wtorek zawsze zbieramy materiał do naszej pracy, lub też właśnie pracujemy twórczo. No, można, można to w ten sposób trochę układać. A czy warto w ciągu te tego naszego czasu pracy też zaplanować sobie czas na odpoczynek? No tak, ja jestem w ogóle zwolenniczką właśnie dawania sobie czasu na odpoczynek i na przyjemność. I ja w ogóle zawsze sugeruję, żeby tą przyjemność, zwłaszcza przyjemność y Planować sobie w kalendarzu jako pierwszą, bo na nią nigdy nie ma miejsca, bo zawsze ją się zostawia na, na ostatnim miejscu, i, i w związku z tym ona zwykle ląduje jako ostatnia w kalendarzu, i jak coś nam się sypie, a zawsze się sypie, pierwsza wypada. Więc ja próbuję odwrócić trochę ten rytm i tą, i tą przyjemność, która w, w tym naszym cyklu tygodniowym zajmuje zwykle bardzo malutki obszar. Wstawić jako pierwszą, właśnie wstawić jako pierwszą i bardzo, bardzo o nią dbać. I ja mówię tutaj o bardzo prostych rzeczach, o takich nawykach czy, czy takich ulubionych zachowaniach, które nam sprawiają dużo frajdy, i to jest czasami postawienie wazonu ze świeżymi, ulubionymi kwiatami w miejscu pracy. To jest czasami y, takie cykliczne wyjście na lunch z ulubioną koleżanką czy kolegą z zespołu. To jest czasami jakaś fajna muzyka, którą możemy sobie puścić w słuchawkach, więc ym, takich małych przyjemności czy takich małych umilaczy może być bardzo dużo. To w takim razie, jak odpoczywać w tym czasie pracy? No bo postawienie wazonu to jest jedna rzecz, no wyjście jest. na lunch, no to. No, też jednak jeść powinniśmy, nie powinniśmy się przez te 8 godzin tak zajechać zupełnie przy tym biurku. Wypada też wstać na chwilę, żeby rozprostować kości. Co jeszcze zrobić tak bardziej dla głowy, żeby jednak zrobić sobie taki mały restart? Ja bardzo lubię korzystanie z takiego narzędzia, gdzie jestem absolutnie nienarzędziowa, ale to narzędzie bardzo lubię i ma je, powiedziałam, że prawie każdy. Czyli to jest alarm stopper w telefonie. Ja bardzo lubię sobie w ogóle dzielić dzień na takie alarmy stopery, które mnie w razie takiej mojej fiksacji na jakimś, w jakimś momencie pracy trochę tak wybudzają czy też wytrącają i trochę mi przypominają, że hej, coś tutaj warto zrobić, bo się zaraz te, te moje zwoje mózgowe przepalą. Ja przez wszystkim wierzę, że to... Moja wiara może nie ma tu nic do tego, bo to jest udowodnione, że no, człowiek wypoczęty, odpoczęty jest dużo bardziej kreatywny, milszy, szybciej chwyta, szybciej mu się robi rzeczy. Zupełnie inaczej to wygląda, więc w tym takim klasycznym ośmiogodzinnym dniu pracy, no oczywiście zdaję sobie sprawę, że trudno będzie o małą drzemkę. Taki ten tak zwany power nap, nie? Ale jeżeli ktoś może, to polecam. No myślę sobie tutaj o takim nawet czasem przespacerowaniu się wokół budynku. O takim, to zabrzmi tak bardzo poważnie, ale takim medytacyjnym trochę pobujaniu się w fotelu, takim nadaniu swojemu ciału jakiegoś regularnego ruchu. Bo mówi się, że to, co bardzo działa uspokajająco i właśnie tak regulująco na układ nerwowy i też tak wpływa na, na odpoczynek, to jest właśnie taki kojący rytmiczny ruch. Nie bez powodu dzieci bardzo lubią być kołysane i to je właśnie jakoś tam reguluje. Rozmawiałam niedawno z osobą. Która zajmuje się profesjonalnie prowadzeniem takich medytacji, i ona uświadomiła mi, że medytacja to nie jest tylko takie siedzenie właśnie po turecku, czy też w jakiejś asanie i jakieś takie bardzo specyficzne myślenie, czy też odłączanie się od myślenia, które ma tutaj budować jakiś nasz spokój ducha, harmonię. To, to, to nie tylko to. Chodzi o takie, o takie zachowania, które mogą wyglądać trochę z boku transowo i niektórzy regulują się w bardzo różny sposób. Niektórzy grają na flecie. Niektórzy właśnie się kołyszą, a niektórzy po prostu intensyfikują swoje myśli na jakimś konkretnym obiekcie, czy śnią na jawie, że tak powiem. I podobność jest tak, że, że taka medytacja potrafi być dużo bardziej regulująca i regeneracyjna niż taki power nap. Więc to są takie bardzo proste techniki, takie, które możemy sobie trochę wykonywać za biurkiem lub, lub też gdzieś tam w otoczeniu biura, które mogą być nawet niezauważalne dla otoczenia, jeżeli jesteśmy w takim, pracujemy w takim systemie, w którym jednak taki odpoczynek, taki bardzo widoczny byłby źle widziany. No, to myślę, że te techniki są takie bardzo proste i takie bardzo skryte i takie bardzo wewnątrz człowieka. Dobrze, a teraz y, mamy tą mniej miłą jeszcze stronę do obgadania, czyli co w sytuacji, kiedy jednak ta praca nam nie do końca leży, mhm. jeszcze nie podjęliśmy tą decyzję o zmianie, albo z jakichś powodów nie możemy zbyt szybko podjąć mhm. zmiany, y, bo zakładam, że takich osób jest bardzo wiele. To Oczywiście. co sobie zrobić, żeby jednak w tej pracy było nam choć trochę lepiej? Wiesz co, myślę sobie, że w tak trudnej, w yy, tak trudnej sytuacji, tak, yy, w której naprawdę no, czasami nie mamy możliwości, lub też gotowości wykonania jakiegoś yy, takiego dużego ruchu, to chyba bym postawiła na szukanie sprzymierzeńca, lub też tak sprzymierzeńca. Czyli kogoś, kto czuje podobnie, kogoś, z kim nawet wymiana yy, nawet zdawkowego uśmiechu czy spojrzenia. Już może dawać trochę otuchy i takiego poczucia, że kurczę, przynajmniej nie jestem sam. Czy nie jestem sama. I biorąc pod uwagę, że człowiek jednak ma bardzo ogromną potrzebę przynależności, takiego w ogóle poczucia więzi, to jakikolwiek serdeczny kontakt, czy taki ludzki kontakt w pracy jest na wagę złota. I to. To, to nie tylko jest moja intuicja, to, to wiadomo, wiadomo od zawsze, że w jakiejkolwiek sytuacji się nie znajdujemy, nie tylko takiej zawodowej. Wystarczy jedna osoba, która jakoś przychylnie na nas spojrzy, czy nawiąże z nami kontakt, i już jest człowiekowi łatwiej. Więc ja, ja szukałabym chyba takiego sprzymierzeńca, albo, albo kombinowałabym tak, żeby najbliżej takich osób, które są, są takie właśnie ludzkie, ciepłe, wrażliwe, żeby po prostu blisko nich być. Bo, bo myślę, że wystarczy nawet jedna taka osoba, która nas na, na, nawet nie celowo, tylko samym swoim jestestwem jakoś tak napełni energią. To już jest bardzo dużo, żeby po prostu przetrwać to co trudne. Czyli szukamy dobrej duszy, dobrej kolegi, duszy, koleżanki, bratniej duszy, sprzymierzeńca, partnera. Trochę się mówi, że fajnie jest mieć wspólnego wroga. Nie? więc nawet kogoś z kim można no, razem ponarzekać? Ponarzekać, wypłakać się, wyżalić. No bo najgorsze jest to, to poczucie osamotnienia, że wszyscy są zadowoleni, wszyscy jakoś czerpią z tego energię, potrafią się odnaleźć, mają bardzo dużo znajomych, a my sami tylko jakoś tak nie umiemy się w tym wszystkim odnaleźć. I to jest wtedy tak bardzo takie alienujące i, i bardzo wykluczające. Więc, więc ja, ja szukam takiego trochę potwierdzenia w innych osobach, że nie jestem sama, i nie sama na tym świecie czuję tylko tak. Oczywiście nie mówię o tym, żeby szukać drugiej osoby, która nas będzie ciągnęła swoim narzekaniem w dół, bo to nie o to chodzi. Tylko chodzi o, o kogoś, kto, kto znajdzie w tym zrozumienie i powie: No, rozumiem cię, tą, to zadanie akurat lubię, ale nie lubię innego. I mówię tutaj o takiej wymianie doświadczeń, różnych myśli na temat tego, co, co komu pomaga, a co komu sprawia trudność. To pytanie kolejne myślę, że nie będzie dla ciebie trudne. Otóż niezależnie od tego, czy lubimy swoją pracę, czy jej nie lubimy, My, mm, powinniśmy wiedzieć, jak ją codziennie kończyć i nie robić sobie nadgodzin. To może jakaś taka złota rada, jak nie dać się nadgodzinom. I stawianie własnych granic, no bo to o to chyba chodzi w tym wszystkim. No i znowu, to nie jest wcale takie proste pytanie, bo to tutaj, tutaj ja bym powiedziała, że są dwa takie, takie czynniki, m, które trzeba wziąć pod uwagę. Jeden to jest taki, że my czasami nie chcemy mieć wcale tych nadgodzin. No ale ktoś, ten przełożony, ta osoba, która nami ym, na, naszą pracą jakoś zawiaduje, nam je po prostu tworzy, wrzucając nam różne zadania, zwłaszcza na przykład na godzinę przed wyjściem, czy na pół godziny przed wyjściem, nie? A tutaj jeszcze takie tutaj zadanko i się okazuje, że ty potem siedzisz, dłubiesz w tym dwie godziny, a nie te pół godziny, które tak było rzucone. Więc z tym jest bardzo trudno walczyć, bo tutaj... Nie mamy tego poczucia do końca takiej sprawczości, boimy się trochę odmówić, boimy się powiedzieć, że no ale przecież, przecież nie tak, nie to nie na to się umawialiśmy, ja już wychodzę i tak dalej. No, każdy z nas boi się tego powiedzieć, boi się stracić tę pracę. Ale jestem za tym, żeby jednak komunikować te swoje potrzeby. I mówić wyraźnie, na przykład. Wydaje mi się, że dziś nie zrobię tego już tak dobrze, jak zrobiłabym to jutro. Czy ta sprawa może poczekać? Ja bym szukała takich taki trochę furtek, albo mówiłabym, że no to jest jakby konkretne zadanie, które nie zajmie tych tam 15-30 minut, tylko to jest jakby poważne zadanie. Chcę się do niego zabrać porządnie, poważnie. Dziś już nie ma na to czasu, ten dzień został już zamknięty. Po prostu domagać się tak naprawdę swoich praw. Jeżeli mamy nad sobą osobę, która szanuje takie prawa pracownicze i też jakby rozumie, rozumie ten mechanizm, ale też przede wszystkim jest ludzka i, i wierzy nam, wierzy nam w nasze oddanie czy nasze poświęcenie w pracy, to ona się zgodzi. A jeżeli będzie cały czas napierać, to ja naprawdę jestem za tym, żeby jednak tą pracę zmieniać. Więc to jest ten jeden czynnik, który jest trochę niezależny od nas. Drugi czynnik jest taki, i on jest wbrew pozorom, chyba dużo bardziej popularny, że my sobie sami często te nadgodziny robimy. No właśnie, ta nasza prokrastynacja. Tak, no bo tak przez w ciągu dnia trochę się tego czasu przebimbało, jak to się ładnie mówi. No, i potem zaczynają nas gonić terminy. Potem się okazuje, że faktycznie tego czasu jest za mało i trzeba, trzeba przesiąść. No cóż ja mogę powiedzieć? Ja, jeżeli chodzi o prokrastynację i w ogóle takie odkładanie, y, mam, mam takie podejście mało popularne, bo ja staram się zawsze podkreślić, że prokrastynacja jest dobrowolna. Właśnie tutaj nikt nas do tego nie zmusza. I to my sami jesteśmy wtedy panem tej sytuacji, więc jeżeli nagminnie zdarza się, że siedzimy po godzinach, przez to, że prokrastynujemy w ciągu dnia, no to ośmielam się powiedzieć, że widocznie tak nam jest dobrze, widocznie tak nam pasuje. No bo jeżeli nikt nam tego nie każe, jeżeli mamy możliwości, bo, bo ja nie mówię o sytuacji, kiedy przez 8 godzin po prostu strasznie mocno pracujemy i okazuje się, że końca nie widać, po kolei zadania, bo to, to nie jest ta sytuacja. Tylko, tylko mówię o tym, że był ten czas, ale trochę, trochę nim tak pokierowaliśmy, że, że nie udało się zrobić wszystkiego na czas no To ja ośmielam się mówić, że no, ta sytuacja jest dobrowolna. Znaczy, jeżeli naprawdę chcesz ją zmienić, to ją zmienisz, ale jeżeli ona się powtarza i, i ty tylko mówisz o tym, że ci ona przeszkadza, ale nic z tym nie robisz, to widocznie tak jest ci po prostu wygodnie i przestańmy się oszukiwać. Ja nie widzę w tym nic złego. To znaczy, ja uważam, że prokrastynacja jest bardzo ludzka. Każdy z nas ma tendencję do odkładania. No to, to, jest, to jest pytanie o, o priorytety. Jaki jest mój priorytet? Czy ja naprawdę chcę wyjść z tej pracy szybciej, czy tak naprawdę? naprawdę po prostu to takie dudłanie po godzinach, w jakim sensie mi pasuje, czy coś mi załatwia. Bo za tym stoi bardzo wiele rzeczy. No, czasami powrót do domu nie jest niczym przyjemnym, bo jest w nim trochę głucho, ciemno, szaro, albo na przykład znamy swoje przyzwyczajenia i wiemy, że w domu to już tylko serial, więc chcemy się poczuć jakoś sprawczo. Albo na przykład y, lubimy sobie siedzieć po godzinach, bo wtedy jakaś ulubiona osoba z pracy też jest i można sobie pożartować. Byłam dokładnie w tych wszystkich sytuacjach, więc te pomysły na zostawanie dłużej w w pracy nie są mi też tak bardzo obce znowu. Super, bardzo ci dziękuję Bożena. Dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, jak nie zajechać się w pracy i jak odpoczywać mimo wszystko w czasie pracowania. Hmm, okazuje się, że to wcale nie jest prosty temat i że nie ma jednej złotej rady. To nie jest wszystko tak jednoznaczne, jakby, jakbym chciała. Ja też bardzo dziękuję. Nazywam się Ola Mijakowska-Siemion. Dzisiaj moją gościnią była Bożena Kowalkowska, która prowadzi wykłady, power speeches oraz warsztaty poświęcone organizacji planowaniu w pracy i życia codziennego. To był podcast Wysokich Obserwatów. Zapraszamy w najbliższy poniedziałek.